Konkurs za konkursem, a chętnych jak na lekarstwo. Tak z grubsza można podsumować samorządowe poszukiwania osób chętnych na objęcie kierowniczych stanowisk w suwalskiej oświacie. Właśnie po raz trzeci prezydent miasta ogłosił konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania. W pierwszym konkursie, który został zorganizowany po rezygnacji urzędniczki z pracy, w ratuszu nie pojawiła się ani jedna oferta. Drugi konkurs zaowocował wprawdzie kilkoma kandydaturami, ale komisja nie znalazła wśród nich żadnej, która wykazałaby się wystarczającymi kompetencjami do pracy na tym stanowisku. Jak poinformował prezydent, kandydatki biorące udział w rozmowie kwalifikacyjnej osiągnęły niski poziom ocen i nie przekroczyły 50% możliwych do uzyskania punktów. W związku z tym komisja postanowiła zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata. Teraz na kolejne oferty prezydent czeka do 30 lipca. Nieszczególnym powodzeniem cieszą się również ostatnio ogłaszane konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. W kilku udało się znaleźć chętnych, którzy spełnili oczekiwania ratusza. Konkurs na dyrektora szkoły podstawowej nr 5, zespołu szkół technicznych, SODN i przedszkola nr 5 w Suwałkach zostały rozstrzygnięte, jednak kandydaci, którzy wygrali konkursy, nie otrzymali jeszcze od pana prezydenta powierzenia stanowiska, powiedział nam szef biura prezydenta Kamil Sznel. Personalia przyszłych dyrektorów wciąż zatem pozostają tajemnicą. Nie udało się rozstrzygnąć konkursu na dyrektora przedszkola nr 7. Na ostatnio ogłoszone dwa postępowania konkursowe dotyczące obsadzenia stanowisk dyrektorskich w szkole podstawowej nr 2 i Suwalskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odpowiedziały dwie osoby, po jednej w każdym z konkursów. Posiedzenie obu komisji zaplanowano na przyszły tydzień.